Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z testem podkładu Liren No Mask. Jest to podkład z płynnym serum. Ja mam go w kolorze 01 jasny. Będzie widać? No, łap ostrość. Łap. A widać. Jest bez pompki. Wstrząśniemy go porządnie. Znowu będę nakładała go tym pędzlem, bo jakoś dobrze mi się sprawdza. Nie wiem, czy słyszycie. Jest dość leisty. Trochę przypomina mi Revlon Color z tej bez tej pompki. Dobra, to testujemy w poszukiwaniu podkładu idealnego. Zapach ma bardzo delikatny. Znowu będę chrząkać. Ja nie wiem, z tym chrząkaniem chyba mam jakąś alergię. No, ten kolor taki średni, jest bardzo leisty, zobaczcie, spływa. Aha. Kolor jest beżowy, ale nie wiem, czy nie będzie dla mnie za ciemny. Muszę sobie go gdzieś położyć. Tak. No, ten zapach jest taki delikatny. Dobra, to próbujemy. Zamiast patrzeć w podgląd, to sobie wezmę lusterko, będzie mi prościej. No, coś mi się wydaje, że ten kolor będzie jednak dla mnie za ciemny. Troszeczkę. Bo już widać różnicę między szyją a buzią. No to nic. Na lato będzie dobry później, jak się troszkę opalę, chociaż na razie to pogoda ewidentnie nie sprzyja. Krycie ma takie... No jak dla mnie za małe. Zwyczajnie, ja bym nawet nie powiedziała, że to jest średnie krycie, tak szczerze mówiąc. Bo mi wszystko przebija. Już różne jakieś takie, widzicie? Piegi, jakieś przebarwienia, wszystko mi przebija. Zobaczymy potem, czy można go budować. Sobie go dołożę. Wydaje mi się, że on troszkę ciemnieje na ręce. No zobaczymy teraz, jak nałożę porcję nowego. Mhm. On ma być długotrwały, więc on też będzie zastygał. Zobaczcie, widać? Troszkę, no minimalnie ściemniał. Chociaż tutaj, może przez to, że zastygł, no zobaczymy. Jedziemy dalej z koksem. Nałożę sobie go. To jest bardzo miłe uczucie na twarzy. Tak jakbym miała dosłownie krem rozprowadzała, nie podkład. Także to na jego plus zdecydowanie. Pewnie to serum powoduje. Natomiast krycie jest dla mnie, już widzę, że za słabe. No i zdecydowanie będę go musiała ściągnąć na szyję, bo zobaczcie, jest naprawdę różnica i to jednak... Jak on zastygnie, to będzie bardziej widoczne. Cóż mogę o nim powiedzieć, jak na pierwsze wrażenie? Ogólnie wygląda na buzi ładnie. Krycie ma jak dla mnie za małe, na pewno to nawet nie jest średnie krycie. Wydaje mi się, że on się sprawdzi też do cer dojrzałych, bo nie włazi na razie przynajmniej w żadne zmarszczki i nie jest tak... On jest długotrwały, ale nie jest tak szybko zastygający. No i zdecydowanie, zobaczcie, matowy to on też nie jest. Także nie powłaził w pory. No uczucia na twarzy to jest takie, jakby go w ogóle nie było. Tak jakbym miała krem, co najwyżej. Także bardzo miłe, to na jego plus. Zobaczymy, jak on się będzie utrzymywał w ciągu dnia. Ja go standardowo przypudruję pudrem z ekocery, żeby mu trochę pomóc, skoro się świeci. Ja mam cerę mieszaną, no to pomożemy mu troszeczkę. No i nie wiem, no pomogę sobie korektorem z tym kryciem, no bo ja tutaj troszkę jednak przebarwień mam do zakrycia. Na razie powiem Wam tak, na taki no zwykły ten podkład. Nie jest zły, na pewno nie jest zły i podejrzewam, że na pierwszy rzut oka, że cery suche będą z niego bardziej zadowolone, bo on jest wręcz nawilżający na tą chwilę dla mnie. Nie czuć go totalnie.
faktycznie No Mask to pod tym względem trafili w sedno. Czyli o to chodzi. Dobra, ja sobie wykończę makijaż i wrócę do Was jeszcze się pokazać, a potem wrócę za kilka godzin. Ok, słuchajcie, wykończyłam makijaż. Jest godzina 11, także zobaczymy się za kilka godzin i podsumujemy sobie go. Ogólnie jest fajny na twarzy, jak zmatowiłam tym pudrem z Ekocery, tak jak mówiłam, i no zobaczymy, jak on się będzie trzymał, bo ma być długotrwały, jednak jego krycie na pewno mnie nie zadowala. Jak zwykle zresztą, ja wiem, wymyślata jestem, no ale tutaj wygląda spoko, jakbym Wam się przybliżyła, to będziecie widzieć z bliska. Oj, cień. O. Widzicie? Ja mam, nie lubię tak, jak mi wszystko przebija, bo ja mam pewne przebarwienie na twarzy i po prostu człowiek się pewniej czuje, jak to ma pozakrywane, no. Tak z daleka fajnie na razie wygląda. I tak świeżo dość. I nie wygląda znowu jakoś tak, wiecie. No, na razie wygląda ok. Do zobaczenia za kilka godzin na podsumowaniu. Hej, wracam do Was podsumować. O, mój cień widać. Hej, wracam do Was podsumować ten podkład z Liren z tym płynnym serum. I sytuacja wygląda tak. Jest 19:30, czyli minęło ile? 6, 7,5 godziny? Nie, 8,5 godziny. Podkład utrzymał się całkiem fajnie. Nie powiem, żeby jakoś tyłek urywał i szał robił, ale kontur w miarę utrzymał, nie podkreślił zmarszczek, nie wżarł się w pory i jakoś super mega się nie świeci. Aczkolwiek z cerą tłustym bym go nie poleciła zdecydowanie. Najbardziej zadowolone mi się wydaje będą cery suche. Bo faktycznie jego nie czuć w ogóle na twarzy. On zastyga, ale jego w ogóle totalnie nie czuć na twarzy. On nie robi faktycznie efektu maski. Minimalnie ciemnieje, ale tak jak mówię, nie włazi w pory, nie włazi w zmarszczki, w ogóle go nie czuć, tak w ogóle jak przy... Ogólnie polecam, najbardziej cerom suchym, aczkolwiek nie jest to taki podkład, który robi szał na buzi, że ta buzia wygląda super i mega i promiennie. Miałam lepsze, także jeżeli chcecie go przetestować, to najlepiej myślę znaleźć go w jakiejś promocji, bo on kosztuje między 35 a 39 zł. Także no jakoś tak, no mega dużo to nie jest, ale według mnie osobiście nie jest wart tej ceny. O tak. I jeżeli chodzi też o cery mieszane, takie jak ja mam, to jestem prawie na 100% pewna, że w bardziej ciepłe dni on spłynie, on nie wytrzyma tego. Ja się delikatnie teraz świecę, ale dzisiaj nie było jakiegoś mega szału, dzisiaj było gdzieś tak 18 stopni. Także ja z nim nic nie robiłam w ciągu dnia, nie poprawiałam, nic. Ale podejrzewam, że gdyby było tak z 25-27 stopni, to on po prostu z cerem mieszanej zacznie spływać mimo wszystko, on tego nie wytrzyma. On by był fajny właśnie na taką wczesną wiosnę, jak jest teraz, na późną jesień, na zimę, to tak, ale lata on to on na pewno nie przetrwa, to jest... Na pewno nie jest tego typu podkład, który zastygnie i będzie Wam się trzymał cały dzień w lato, bo tak ogólnie się dzisiaj utrzymał. Także no nie jest zły, ale jakoś szczególnie tyłka nie urywa. No nic, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do następnych filmików. Pa!